chciałbym, żeby pan przedstawił opinię, co robimy. Ale się pana nie... Jeżeli pan chce, no to przecież pan... Ja nie jestem przewodniczący klubu, więc to nie jest... No to czy pan przewodniczący... No, czy przewodniczący klubu na przykład... ale też chciałbym znać pana zdanie. Tego przewodniczącego rady, tutaj przewodniczącego klubu. Przewodniczącego rady, no to ja będę procedował tak, jak na początku powiedziałem, natomiast... Aha, no właśnie, no to, to jest pana zdanie. Jeżeli chodzi o radę, tak. Dobrze, a czy przewodniczący klubu ma ochotę państwa powiedzieć, co sądzi na ten temat i jak dalej będziemy, co dalej robimy? No, oczywiście, panie radny. Ja to tylko wytyć nie będę rozwodził. Tutaj po konsultacjach, tutaj w klubie poprawka przeze mnie, klub stoi na stanowisku, że poprawka, która została przeze mnie złożona, zostaje dalej tutaj procedowana. Dobrze. Uważam, że... Macie rację, dobrze. Proszę panie. No to ja mam jeszcze jedną wątpliwość, bo tak naprawdę nie dyskutowaliśmy tutaj nad kwestią, czy zgodnie ze statutem ostatnio została zamknięta sesja. I czy zgodnie z prawem sesja jest zwołana. Przez tydzień czasu gdzieś tam pracowałem też i się zastanawiałem nad tym faktem i nie wiem, czy później nie będzie tak, że wszystkie uchwały podjęte dzisiaj będą nieważne, niezgodne z prawem. Mam taką powiedzmy wiedzę i teorię, że można byłoby zrobić coś takiego, żeby zamknąć tą sesję teraz i zwołać sesję w trybie 7-dniowym, na przykład za godzinę czasu, tak? Jesteśmy w stanie to przygotować. Wtedy te uchwały byłyby zgodne z prawem. Taka jest moja propozycja. Proszę się zastanowić, czy później wszystkie uchwały, które przegłosujemy, tak jak jest teraz, nie będą niezgodne z prawem. No to jest kwestia tutaj, jak to została zamknięta poprzednia sesja, tak? Bo pan przewodniczący padły takie słowa, cytuję, przerwał sesję do następnego czwartku. Co nie ma takiego prawa zgodnie ze statutem? Dobrze. Okej. Nie ma problemu. Wie pan, to będą rozstrzygać inne organy, nie my, także zobaczymy, jak to będzie. Być może tak będzie, być może nie, więc ja w tej chwili uważam, że zrobiłem... Panie radny, ja chcę po prostu procedować w tej chwili nad projektem uchwały, a nie pytać, czy ja dobrze zrobiłem, czy nie, więc... Nie ma to sensu. Nie ma znaczenia. Ale to przepraszam, to nie ma znaczenia, nie jest istotne, czy uchwała podjęta będzie zgodnie z prawem, czy nie? Ale to nie panu to oceniać, czy będzie podjęta zgodnie z prawem, czy nie. Ale pan mi każe głosować na czymś, co jest... Panu nie każe. Ja panu nie każę głosować. Pan powinien zagłosować. To pan zrobi, to jest pana sprawa. Pani Wójt chciała zapytać. Proszę. Mogę zapytać pana radcę? Czy dyskusja jest zamknięta? Nie, jest otwarta, pan będzie. Czy ja mogę zapytać, czy sesja ostatnio przerwana, mówimy o momencie przerwania sesji, została przerwana zgodnie z prawem? Zakończona, przerwana? Ja nie wiem, jak to nazwać, bo nie wiem, co to było. Czy może pan radca odpowiedzieć? I jakie są ewentualne konsekwencje, gdyby się okazało, że jest niezgodnie? Czy zgodnie wtedy z prawem jest zwoływanie i co się dzieje z uchwałami, które są podejmowane? Czy przypadkiem nie ma darmowego płacenia? Dziękuję. Chcę tutaj zasygnalizować, że uczestniczę w tej sesji dopiero na dzisiejszym posiedzeniu, więc jakby jestem w stanie udzielać odpowiedzi, jakby odpowiadam od strony prawnej za to, co się tutaj dzieje, to odnosi z prawem. Od momentu rozpoczęcia jej po przerwie. Natomiast rozumiem, że tutaj pytanie dotyczy prawidłowości postępowania w toku poprzedniego posiedzenia. Tak to leży po 22 lutego. Mnie na tym posiedzeniu nie było. Wiem, że została tutaj zarządzona przerwa. Teraz tak, przerwę mógł zarządzić przewodniczący tylko w razie sytuacji, gdy nie było kworum. Jeżeli kworum było, no to takie decyzje podjąć nie mógł, tak? Więc wtedy rzeczywiście procedowaliśmy niezgodnie z prawem, ale nie wiem, jak to może było, czy może jakby mi okazano protokół.
celem uzupełnienia. Ja przypomnę, bo ja to doskonale pamiętam. Ja procedowaliśmy nad projektem uchwały, była dyskusja i faktycznie wstałem oburzony i powiedziałem, że przerywam sesję do czwartku. Oczywiście tutaj później po radach i tak dalej, gdzieś tam faktycznie wywnioskowałem ze statutu, że nie mam takich kompetencji, żeby przerywać, więc na spokoju wróciłem i tą sesję jakby ponowiłem, wróciłem do sesji, pojawiło się kworum, sesja trwała nadal i dopiero później jakaś była przerwa i już później zdecydowanie nie było kworum, więc tutaj już zrobiłem zgodnie jakby z prawem. Czyli ostateczne przerwa zarządzona jest zatem drugim razem, kiedy już tego kworum nie było i tutaj nikt tego nie kwestionuje, tak? Jednocześnie przyznaje pan, że za pierwszym razem przerwa została niezgodnie z procedurą tutaj zarządzona, gdyż wtedy to kworum jeszcze było. Tak. A więc... Panie mecenasie, tak, zgadzam się z tym, natomiast nie mam kompetencji robienia przerw takich długich, ja to też sprawdziłem. Mam kompetencję robienia przerw, ażeby ta sesja w jednym dniu się zakończyła. Tak, mogę taką przerwę zrobić, ale ta sesja musi być jakby w jednym dniu, dokładnie jasne. Jak kolega radny mówi. No i faktycznie powiedziałem, że do czwartku, ale później wróciłem, sprostowałem jakby to pomny tym, że faktycznie robię źle i sprostowałem to, wróciłem. Bieg sesji nadal był, więc uważam, że tutaj nie było nic niezgodnego z prawem. Panie przewodniczący, mogę? No nie wiem, czy pan mecenas? Proszę, panie. Ale następstwem tego, że pan powiedział, że zamyka sesję, część radnych już poszła i nie byli w stanie wrócić po prostu. Czyli to było następstwem tego, że później już nie można było uzyskać kworum. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że przecież nie robi żadnego problemu. Chcemy zrobić to, żeby było zgodnie z prawem, czyli robimy sesję nadzwyczajną, to jest chwilka do przygotowania. Informujemy wszystkich, w dniu dzisiejszym, tak? Informujemy wszystkich radnych i robimy to zgodnie z prawem. My chcemy tylko, żeby te uchwały głosowane dzisiaj dalej były zgodne z prawem. To chyba nie jest, panie przewodniczący, problem. Jeżeli mamy wątpliwość, to dlaczego nie możemy tego zrobić? Ale ja jeszcze chciałbym dopytać pana radnego jeszcze raz. I jeszcze raz niech pan mi powie, tłumaczy, jak pan to widzi. Czyli po prostu... Moim zdaniem, ale tutaj niech radca prawny, że tak powiem, słucha, żeby nie było wątpliwości, zamykamy obrady sesji. Której? Teraz. I otwieramy na wniosek na przykład pani wójt, otwieramy nową sesję. Informujemy radę o nowej sesji, która będzie powiedzmy o godzinie 13 dnia dzisiejszego i jedziemy dalej. Tutaj pan sekretarz może przygotować nowy porządek obrad do nowej sesji i po prostu robimy nową sesję. I wtedy te uchwały będą zgodne z prawem, żeby nie było wątpliwości. Ale o których pan mówi, a które są niezgodne z prawem? Te, które ewentualnie byśmy głosowali teraz. Dzisiaj, to pan sądzi, że ja niezgodnie z prawem zwołałem dzisiaj sesję, informując państwa skutecznie o tym? Pisemnie, gdzie państwo żeście odebrali potwierdziliście, że dzisiaj jest sesja, to pan uważa, że ja to zrobiłem niezgodnie z prawem i ta sesja zwołana jest, że ona jest niezgodna z prawem. Ja sądzę, że mogłaby być taka wątpliwość z tego względu, że niezgodnie z prawem pan ją przerwał. Ja ją przerwałem. A konsekwencją tego, że pan przerwał tą sesję, było zwoływanie dalsze, tak? Więc czy to, co zrobiliśmy tu niezgodnie z prawem, dalej może być. To jest pana zdanie, jak się może zostało mi troszeczkę tutaj wyjaśnione. Nie ulega mi wątpliwości, że pierwsza czynność, którą pan przewodniczący na poprzednim posiedzeniu podjął, czyli zarządzenie przerwie w sytuacji, gdy kworum było sprzeczne ze statutem gminy i czynność taka w mojej ocenie nie wywołała skutków prawnych, gdyż nie mogła. Tak? Czyli do tej przerwy de facto nie doszło. Wobec czego, gdy później znów radni się zebrali i kontynuowali obrady, mogli to robić, bo ta przerwa była nieskuteczna. Za drugim razem pan już tą przerwę zarządził w sytuacji, gdy część radnych opuściła salę. Także już nie było kworum i tutaj też zachował się pan zgodnie z prawem. Wobec czego ta przerwa mogła zostać zarządzona i mogliśmy dzisiaj procedować. Ale jest jedna potrzeba, o czym tutaj pan teraz wspomniał tam na końcu, pan radny. Czy były takie osoby,
które wyszły po tym pierwszym pana oświadczeniu i nie wróciły już w ogóle? Czy to było tak, że te wszystkie osoby wróciły i potem jeszcze raz sobie wyszły? Bo jeżeli były osoby, które nie wróciły, no to uważam, że trochę taka nam się tutaj kaskada błędów robi. I mimo, że dalej bym stał na stanowisku, że za drugim razem już przerwa była skutecznie zarządzona, to jednak pytanie, czy nie nastąpiła taka wada tutaj tego procedowania, która sprawiła, iż jednak przynosi przesłanek pojęty są obarczone wadą prawną, gdyż zupełnie inaczej, gdyż te kworum przede wszystkim by było, gdyby nie naruszenie procedury, za które pan w jakiś sposób tam odpowiada. I tu wątpliwość mam. Tak? Jeżeli były takie osoby, które wyszły po tym pierwszym pana oświadczeniu i już potem na salę nie wrócili. Nie miałem możliwości uczestniczenia, bo nie miałem tej wiedzy po prostu. Znaczy się, ja powiem panu tak, opuściły te osoby sesję, natomiast ja pomnę tym, co pan mówi, że gdzieś jest błąd, żeby ta przerwa była nieskuteczna, więc poprosiłem radnych o powrót. Dwoje radnych było na miejscu. Do pozostałych radnych wykonałem telefon z prośbą o powrócenie, ponieważ to, co powiedziałem, jest jakby, no nie może mieć zastosowania. Poinformowałem tych radnych i te akurat tu panie radne odpowiedziały mi, że po prostu nie wrócą, bo muszą już jakieś tam swoje sprawy rodzinne załatwić, problemy z dziećmi i tak dalej, od razu zresztą usprawiedliwiając się u mnie, że nie będą uczestniczyły. Więc taka sytuacja miała miejsce. Sprawiedliwiając się, panie przewodniczący, pan dyktował do protokołu, że te radne opuściły i są mają. To jest w protokole, że obecność nieusprawiedliwiona. Nie, pani, proszę mi nie mówić. Ja kazałem pan protokołować, kto nie był obecny na sesji, więc nie, tyle. Nie, nieusprawiedliwiony. Panie przewodniczący, może sprawdzimy. Ale pani był ten sposób. Oczywiście, że tak. Ale drodzy państwo. Nie rozsądzajmy tego, niech to rozsądzi ktoś, kto chce. No Boże, ja uważam, że jest, to jest dobre i tyle. No. Możecie państwo skargi na mnie pisać, robić co chcecie. Trudno, niech to ktoś rozpatruje, kto jest... Ale pani, mogę? Proszę panie. Proszę się panu przyznać do winy, do popełnionych błędów. Pan pomny, nie pamiętam. Czasami się trzeba po prostu przyznać do błędu. Postąpiłem źle. Ale ja powiedziałem to, panie radny. Nie pomnę. Nie powiedział pan, że postąpiłem źle, tylko pomnę. Co znaczy słowo pomnę czy tego? Tak, dziękuję. Ale to pan mecenas mówi, że ja powiedziałem, że ja się przyznałem do tego, że źle zrobiłem i dlatego, żeby naprawić to, żeby to było nie ten, to zareagowałem natychmiast. Proszę, panie radny. Panie przewodniczący, sam pan był świadkiem, gdy pan zwołał ten forum, gdzie radny perfidnie nasz radny i pana oszukał po prostu. Bo zarząd poprosił o 10 minut przerwy, a on po prostu się oddalił, jak to się mówi, już nie przyszedł. Czyli jak traktuje się, czyli tutaj mamy jakiś szacunek mieć do siebie i do pana, to jest pan został w błąd wprowadzony i my tak samo. Po to, żeby mówić, jak żeście byli tacy, to siedźcie sobie, a my sobie pojedziemy do domu. Jakie to było forum? Dziękuję. Dziękuję, panie radny. Proszę państwa, panie radny, proszę jeszcze. Ja myślę, że tu nie ma co tego tematu w ogóle już rozwijać. Proszę jeszcze. Panie przewodniczący, od dłuższego czasu tutaj schodzimy na tematy niezwiązane w ogóle z uchwałą, na którą procedujemy, dlatego też ja zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Nie może pan. Nie może. Chciałbym się spytać pana racji prawnego, czy jest to wniosek zgodny z prawem? Statutem. Statutem artykuł 18, coś takiego. Nie, artykuł 28 również każdy radny. Proszę państwa, ale spokojnie. Pan radny sobie się zagłębi i... Uważam, że skoro została dopuszczona dyskusja na temat kwestii dokładnie. Ma pan wizytę z prawą i tutaj ta kwestia jest, uważam, istotna, ponieważ to nie jest tak, że prawidłowość tej procedowania nie ma znaczenia dla potem oceny skutków prawnych uchwał. Oczywiście, że to będzie miało znaczenie. Ja do tego jeszcze tutaj woli zakończenia, po tym, co tutaj też zostało jeszcze powiedziane, uważam,
że znów mamy bardzo istotny problem prawny. Ja bym to ocenił w ten sposób, iż jeżeli radni mieli uzasadnione podstawy do tego, żeby opuścić salę, gdyż działali w przekonaniu, że ta przerwa nastąpiła, a taka skuteczna ona nie była, to jest wada, tak, zwolnia tego zgromadzenia. Uważam, że tutaj stąd, gdybym się o tym pochylił, to tak naprawdę byłoby kluczowa stan świadomości konkretnego radnego, bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, że przychodzi tutaj do nas pan Franek, który wchodzi na salę i mówi, że przerywa rozprawy i nie ma według mnie możliwości uznania przez racjonalnie tutaj myślącego radnego, że do skutecznej przerwy doszło, tak? Ponieważ jest to już na pierwszy rzut oka dla każdego, a radny powinien znać statut swojej gminy, po prostu nieskuteczny. Tutaj mamy jednak sytuację, że do takiej sytuacji doszło przez oświadczenie złożone przez przewodniczącego. I tutaj sąd, który pocjał taką sprawę, musiałby wywalić, czy zaufanie do organu prowadzącego obrady jest na tyle tutaj dużą wartością, że radny, który się zachował zgodnie z informacją udzieloną przez przewodniczącego i który się do niej stosuje i opuszcza salę, jest usprawiedliwiony, wobec czego potem, jak taka przerwa okazuje się być nieskuteczna, to procedować nie można było, ponieważ pozbawiono tego radnego prawa udziału w sesji. I wtedy te wszelkie działania dalej są niezobaczone wadą prawną. Jeżeli zaś taki radny, czy dlatego, że sąd uzna, że powinien na tyle zdać statut, że powinien sam znaleźć rozwiązanie sytuacji i ustalić, że tak coś będzie nieskuteczne, albo dlatego, że został przez kogoś w ten sposób i to sąd będzie miał ustalony taki stan faktyczny, poinformowany, no to wtedy uważam, że dalej można było procedować, bo oczywiście to by paraliżowało w ogóle działania rady, gdyby wrzucenie przez kogokolwiek hasło przerywamy, dawało kompetencje do opuszczania sali. Tak, no tak nie może być. Ale jeżeli rzeczywiście radny się usprawiedliwi przed takim sądem, który będzie to oceniał, no to, to wtedy jest problem. Tak? Wtedy uważam, że to posiedzenie nie zostało prawidłowo zwołane. Więc wszystko zależy tutaj od stanu okoliczności faktycznych. Tutaj pan pewne wynikające rzeczy wspomniał. Tutaj pani wójt wskazała, że przeczy temu treść protokołu. No ja nie wiem, tak? Nie wiem, jak to wtedy było naprawdę. Tylko sygnalizuję, że od tej okoliczności bym tutaj uzależniał skuteczność dalszego procedowania. I tyle w tym zakresie. Wniosek o zamknięcie dyskusji. Dziękuję. Proszę Państwa, wniosek o zamknięcie dyskusji nie należy do wniosków formalnych. To ja już mogę stwierdzić, natomiast tutaj miałem oddać głos panu mecenasowi jeszcze odnośnie zamykania dyskusji przy procedowaniu nad uchwałą. Zacząłem tak. Znaczy przewodniczący może odebrać głos, tak, mówcy, który odbiega od przodu obrad po dwukrotnym zwróceniu uwagi. W tym zakresie na pewno mógłby pan przewodniczący taką decyzję podjąć. No to już jest jakby ocena, czy rzeczywiście to, o czym teraz mówimy, jest jakimś odbieganiem od tego, czym powinniśmy się zajmować zgodnie z porządkiem obrad, czy jednak jest okolicznością istotną. Tak? No tutaj uważam, że tak jak już wspomniałem na początku, możemy procedować dalej i uchwalać uchwały, tak jak powiedział przewodniczący, nikt nam tego nie zabroni, tak? Tylko teraz pytanie, czy kogoś tutaj z obecnych interesują skutki prawne tego i że to może być uchylone, czy po prostu radni siodem podejmą decyzję, że ich to nie obchodzi, no to wtedy jak najbardziej oczywiście możemy zakończyć dyskusję i procedować dalej. Jeżeli wszyscy jakby są już świadomi tego, jak wygląda stan prawny i jakie działania dalej podejmować, no to oczywiście nie możemy tutaj w nieskończoność tego przedłużać poprzez dywagowanie i przekonywanie osób, które są już przekonane i zdania nie zmienią. Tak? Więc to już jest jakby kwestia rozsądku, tak, przeprowadzenia obrad. Więc właśnie. Tak, tylko chciałbym panu przedstawić, że w statucie pan przewodniczący rady ma bardzo wiele argumentów, ma bardzo wiele możliwości do prowadzenia dyskusji. A na pewno nie zamykając tak, może zrobić listę mówców, jeżeli jest za długo, może wyznaczyć czas, może odbierać głos, może nawet wyprowadzać z sali, ale nie ma prawa odebrać mi głosu, jeżeli ja chcę go zabrać. A wniosek tutaj radnego odbiera mi takie prawo.
Znaczy, po to, po to was odwrócę wiele argumentów, tak, żeby ignorować narzędzie prawa, żeby te dyskusje przebiegały tak, jak powinny, tak? Ale tutaj, że komisja przestaje podążać, to powiesz tak, jak możliwe, żeby technicznie to zakończyć, to tak? Składa liberum veto. To znaczy się, ja jestem świadom tego, panie mecenasie, natomiast każdy wniosek, że tak powiem, no, powinien być poddany pod głosowanie. Nawet nie zgodnie z prawem? No właśnie nie widzę takiego zapisu wskazanego i tutaj mi przekazanego, że on jest niezgodny z prawem, żeby po prostu zamknąć dyskusję. Panie radny, ma prawo do głosu nad każdą sprawą. No ma prawo, czy no, oczywiście. Drugi radny to prawo nie zabierać? Drugi radny? Te prawa na zabieracie. Przecież pan przewodniczący tylko dowodzi. Ja proszę państwa, nie odbieram głosu nikomu na razie. Padł wniosek, więc... Pan odebrał głosując za takim wnioskiem. Dwa razy takie sytuacje były radnej Marii. To se sobie przypomnę. Proszę państwa, dobrze, okej, spokojnie. Panie mecenasie, więc zostawiamy... Ja bym, biorąc na podobieństwo, raczej decydował się taką decyzję podjąć, gdy wniosek był sformułowany właśnie, że chodzi o zamknięcie listy mówców lub też ograniczenie czasu wystąpień. Czyli po prostu odrzucam wniosek o zamknięcie dyskusji. Może taką podejmuję. Proszę państwa, no to cóż, dyskutujmy dalej w temacie, tak? Dyskutujmy w temacie projektu uchwały odnośnie okręgów wyborczych. Zapraszam. To, co przed przerwą żeśmy rozmawiali, ja zgłaszam wniosek formalny. Jeżeli by doszło do głosowania uchwały, to głosowanie imienne. To też nie jest wniosek formalny, jest to pana wniosek, tak? Panie radny, ja go przyjmuję. Proszę państwa, wniosek radnego Janusza Kulki. Jeżeli będziemy w punkcie głosowania, ażeby to głosowanie zostało przeprowadzone w sposób... Ale chodziło mu o zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania. Z głosowania zwykłą większością głosów jawnego na głosowanie. Jasne, wyjaśnione, jeżeli chodzi o klasyfikację wniosku. Jest to wniosek formalny. Proszę bardzo, panie radny. Oczywiście dodaję jeszcze to, co przedtem mówiłem, żeby później na tej uchwale ci, którzy byli za tą uchwałą, byli tak samo wymienieni. Czyli to, co pójdzie do komisarza wyborczego, który to zobaczy, i będzie wiedział, że Janusz Kulka głosował za, czy się wstrzymał, czy był przeciw. No ale to będzie głosowanie imienne, jeżeli pana wniosek przejdzie oczywiście, tak? No, dlatego, proszę państwa, no, ja podaję bezwłocznie pod głosowanie wniosek kolegi. Proszę panie sekretarzu, ja podam pod głosowanie i później pan udzieli informacji. Proszę państwa, poddaję pod głosowanie wniosek Janusza Kulki o to, ażeby podczas głosowania nad projektem uchwały odnośnie okręgów wyborczych odbyło się głosowanie imienne, czyli wyczytywanie, tak? Trzynastu lat. To jest z państwa przeciw? Nie ma. I nikt się nie wstrzymał, tak? Nie. Proszę państwa, 13 głosami jednogłośnie za, 0 sprzeciwu, 0 wstrzymujący. Przyjęliśmy wniosek kolegi Janusza Kulki. Pan sekretarz jeszcze chciał zaprosić. Proszę. Szanowni państwo, informacja o sposobie głosowania i o tym, który radny jaki oddał głos w głosowaniu nad tą uchwałą, oczywiście będzie w protokole. Jeśli będzie prośba organu, który będzie kontrolował zgodność z prawem podjętej uchwały, wystąpi do nas o przekazanie fragmentu protokołu, no to będzie miał taką informację, kto głosuje. Oczywiście protokół będzie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy, który się z nim zapozna, będzie widział z imienia nazwiska, który radny jak głosował w głosowaniu imiennym. Jeszcze mam jedną uwagę, panie przewodniczący, w związku z tym, że widać, że zmierza ta dyskusja i wszystko, co tutaj zostało powiedziane do momentu poddania tej uchwały pod głosowanie z poprawką radnego Pomykały, też przegłosowaną przez Radę. Ja ponownie sugeruję panu przewodniczącemu, żeby dla porządku, dla zachowania po prostu jasności zarządził, czy
zwrócił się z prośbą o wydrukowanie całości tej uchwały, nad którą będą radni głosować, żeby było jasne, czy głosują nad uchwałą z załącznikiem, z tabelką, czy bez tabelki. I po prostu to jest kwestia 10 minut, tak, wydrukowanie tej uchwały w takiej formie, takiej treści, jaka będzie za chwilę głosowana. Panie sekretarzu, rozumiem to, ale ja myślę, że no przecież ja doczytam te poprawki i to, co nie jest poprawiane, to zostaje, więc ja uważam, że to szkoda po prostu czasu naszego państwu radni, bo to na to samo wyjdzie, więc myślę, że to nie ma sensu. Bardzo proszę pan radny. Mam pytanie do pana sekretarza. Bo tutaj mówię, my jakby ja osobiście dałem radę a propos zwołania sesji nadzwyczajnej, żeby wszystkie uchwały były zgodne z prawem. Moje pytanie jest takie, czy następne uchwały, jak na przykład rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia danych dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jeżeli my tę uchwałę przegłosujemy, a wojewoda powie, że było to niezgodne z prawem, bo mamy taką wątpliwość. A my zwołując sesję nadzwyczajną chcielibyśmy tylko uniknąć wątpliwości. Chcielibyśmy, żeby było wszystko zgodnie z prawem. Czy to tutaj te dalsze uchwały na przykład, które będą nieważne, nie spowodują jakiegoś problemu na przykład u nas w oświacie, tak? Bo tutaj jest na przykład dalej kwestia rozwoju nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy kilka uchwał też, gdzie przetargi są, czy zmiana. Chciałbym, żeby pan się po prostu powiedział do uchwał następnych, jeżeli one są niezgodne, później wojewoda by je uchylił, tak? Jakie konsekwencje tutaj byśmy mieli? Bo tutaj rozmawiamy tylko właśnie o tej uchwale, a to tak naprawdę ma konsekwencje do uchwał wszystkich pozostałych do samego końca sesji. Panie radny, ja już wróćmy do meritum sprawy. Naprawdę już nie mówmy, co będzie, jak będzie. Pracujmy i ja jestem tego zdania, już nie chciałbym po prostu tutaj słuchać wypowiedzi niezgodnych z porządkiem obrad. Mam odpowiedzieć, czy nie? Dyskusja. Jest dyskusja, tylko że ja bym chciał, żeby ta dyskusja była do projektu uchwały i żebyśmy merytorycznie rozmawiali i na argumenty tutaj dyskutowali odnośnie okręgów wyborczych, a nie od tego, czy pan przewodniczący robi źle, czy dobrze, czy będzie dobrze, czy źle. Wiadomo, że to są konsekwencje, ale proszę państwa, no. Pani radna, mam nadzieję, że w temacie projektu uchwały. Panie przewodniczący, tylko właśnie wniosek o to, żeby po prostu nanieść poprawki. No myślę, że było 2 tygodnie, bo zostały właśnie tutaj wniosek. Uchwała ta zostało to już podjęte i to było 2 tygodnie na to, żeby wnieść te poprawki, więc tutaj to nie zostało zrobione. To myślę, że... Pani wnioskodawca wnioskował, pani wójt ma prawo nie przyjąć wniosku, więc to tą drogą było, że pani wójt nie przyjęła, więc dlatego nie mamy poprawki. Proszę państwa, pan radny Darek Filipe, proszę panie radny. Ja w nawiązaniu do słów radny Agnieszki chciałbym, żeby po prostu tutaj te poprawki zostały naniesione. Rząd mam taki protokół tutaj, żeby te, otrzymał na piśmie uchwałę już poprawioną z naniesionymi wszelkimi poprawkami. Dziękuję. Proszę państwa, no pan radny wnosi o to, ażeby miał na piśmie to, co z naniesionymi poprawkami, więc faktem, że one nie zostały przez 2 tygodnie naniesione, nad czym ubolewam, nie wiem, pani wójt się nie zgadzała z tym. Więc teraz nie wiem, kto to ma zrobić i jak to ma wyglądać. No to przecież inicjatorem, więc ja odczytuję jako panie radny, jako przewodniczący odczytuję poprawkę do projektu uchwały i później ta poprawka, jeżeli zostanie przyjęta, zostanie zmieniona i treść uchwały będzie pan miał do dyspozycji na BIP-ie i taka treść uchwały do nadzoru, czyli do pana wojewody. Natomiast no, ja teraz no, nie widzę tej potrzeby. Proszę pani wójt. Panie przewodniczący, ja jednak uważam, że jest to istotna zmiana w stosunku do tego, co ja proponowałam. Ja sobie nie wyobrażam, żeby była głosowana uchwała, która nie ma opinii prawnej. Jak pan radca na czym? Wirtualnie podpisze? No chyba należy, jest to znacząca zmiana. Proszę pamiętać, że to ja jestem wnioskodawcą.
i jest to znacząca zmiana. No i ja sobie nie wyobrażam, jak Państwo będziecie głosować uchwałę bez opinii prawnej. Proszę się nie uśmiechać, Pani Radna, jeśli to brzmi śmiesznie. Jeśli to brzmi śmiesznie, bo taka jest procedura w urzędzie. Każda uchwała ma opinię prawną, tak? Zanim Państwo tutaj dostaniecie, jest opiniowana prawnie. Więc proszę dla Państwa dobra i dla swojego, i to nie jest nic śmiesznego, bo to jest dla tego, abyśmy przestrzegali prawa, drodzy Państwo. Ja ciągle przedstawiam tę uchwałę ja i ja uważam, że powinna być zaopiniowana prawnie. Pani, pani tak uważa, pani nie jest osobą, która tutaj jakby decyduje o tym i... A czyja jest uchwała? Uchwała jest oczywiście pani z naniesioną poprawką i pani uchwała ma opinię, ale pani uchwała ma opinię prawną. Nie ma. A proszę mi pokazać, pani wójt, ja nie chcę z panią dyskutować już na ten temat, po prostu nie chcę. Proszę mi pokazać, ale pani wójt, proszę mi pokazać, wie pani co, pani jest złośliwa. Ale nie jest śmieszne. No. Tak. No tak samo się zachowuje państwo, proszę państwa. Tak samo się zachowuje. On ma w ogóle poparcie sesji. No właśnie widzę, dlatego ja chcę to dokończyć. Panie przewodniczący. Pani wójt, ja chciałem dokończyć swoją wypowiedź. W przypadku zgłoszenia to jest elementarny zapis jakby naszego statutu. Paragraf 34. W przypadku zgłoszenia w toku dyskusji nad projektem uchwały poprawki do tekstu uchwały przewodniczący może zarządzić krótką przerwę do pisemnego opracowania przez zgłaszającego jednoznacznego brzmienia treści poprawki. Do poprawek pani wójt się nie wnosi żadnych opinii prawnych. Więc proszę mi tu nie mówić i proszę... Czy mogę? Bardzo proszę. Chciałbym, żeby... Panie radco, czy wiemy dobrze, że tabela nie jest odzwierciedleniem treści uchwały. Treści uchwały, wyliczenia nie są odzwierciedleniem tego, co jest proponowane w uchwale. Panie radco, hipotetycznie, mając tę wiedzę, że nie wiemy, czy pan radny Pomykała przedstawia prawdziwą wiedzę w tym wniosku, mogę skończyć, pani radna? Dziękuję. Czy pan hipotetycznie zaopiniowałby pozytywnie, wiedząc, że mogą być rozbieżności między uchwałą, treścią uchwały, wnioskiem i jeszcze uzasadnieniem. Dziękuję bardzo. Pani wójt, już na ten temat się wypowiedziałem wcześniej. Nie udzielę takiej opinii, tak, że taka uchwała jest zgodna z prawem, gdyż jak to zostało już się przy mnie wskazane i tego nie dysponuje tutaj nawet tutaj pan radny, który złożył tą poprawkę, nikt z nas na sali nie wie, czy ta uchwała spełnia wytyczne Komisji Wyborczej i wymogi ustawy, czy nie. Tak? Dlatego ja po taką uchwałę się nie podpiszę. Z tym, że jak tutaj pan przewodniczący dał ten wyraz, chyba nawet ode mnie tego nie oczekuje. Więc to jest po prostu już kwestia radnych, którzy będą głosowali nad uchwałą. Co, też ja mógłbym ewentualnie dać opinię, że jest ona zgodna z prawem w zakresie niezmienionym. Tak? W tym zakresie zmienionym no, takiej wiedzy nie mamy. Jakieś ryzyko, nie wiem czy duże, jakieś jest, że te wytyczne zostały tutaj naruszone. No i oczywiście ja bez analizy, nawet gdyby przysłał jakieś dokumenty, to ja i tak bym nie wywołany, żeby to matematycznie wyliczać. I tak bym się raczej sprowadzał do tego, jakie stanowisko zajął tutaj komisarz, a on tego nie opiniował, przynajmniej tych zmian. Tak więc ja takiej tutaj opinii pozytywnej oczywiście nie wyrażę. Co nie znaczy, że z automatu ta opinia musi być koniecznie niezgodna z prawem, ale takie ryzyko oczywiście będzie istniało. Dziękuję panie. Ja państwu radny, ja państwu powiem jeszcze dalej. Walczymy o integralną część uzasadnienia. Proszę państwa, treść uchwały została zmieniona, uzasadnienie nie. Ja jako pierwszy, już mówię państwu teraz w tej chwili, że zagłosuję za tą uchwałą z tymi poprawkami i będę jeden z pierwszych, który to wyśle do wojewody. Dostanie to komisarz wyborczy i będę też jednym z pierwszych, który wyśle w ślad za tym pismem wyjaśnienie, dlaczego tak jest i zgodnie, dlaczego tak to wyszło. To jest moje zdanie tylko i proszę państwa, ja bym chciał procedować nad projektem uchwały ze zmianami. Bardzo proszę panie radny. To jest swoje zdjęcie wypowiedzi. Mam pytanie do pana radcy prawnego, bo pan przewodniczący powiedział, że nie wie, tylko by tutaj musiał przeredagować. Czy zrobić to uzasadnienie do mojego pytania w momencie, kiedy poprosiłem o uzasadnienie pełne i zmianę tego uzasadnienia. Także tutaj pytanie do pana radcy, kto tak naprawdę, jeżeli otrzymał to, o co prosiłem, powinien dokonać tej zmiany. Czy jestem zobligowany?
Oczywiście, że no, nikt przewodniczącego większego zmówić nie może, tak? Uchwała nawet może nie mieć uzasadnienia, mimo że przepisy nakazują, że będzie miała. Po prostu Państwo są świadomi, że głosujecie nad uchwałą, która jest obarczona jakąś wadą prawną i tyle. Może Pan jakiś wniosek złożyć. Ja uważam, że to, czy on zostanie pozytywnie rozpoznany, powinien głównie zależeć od tego, jaki zwyczaj do tej pory panował tutaj na sesji i jak dalece jest ta zmiana. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, gdybyśmy, nie wiem, zmienili w tej tabelce 15 pozycji i kazali radnym głosować z głowy, no bo nikt nie jest w stanie takiej informacji zapamiętać. Tak? Jeżeli to jest jedna zmiana kosmetyczna, to nie wykluczam, że można by tego sobie to odpuścić. Tak? To są cztery zmiany. To są cztery zmiany, a to jest kwestia, pan miał prawda, jakiś wniosek złożyć. Tutaj pan przewodniczący ma prawo poddać pod głosowanie taką uchwałę, mimo że pana tutaj prośba, czy pan wniosek nie zostanie uwzględniony. Według mnie dla jasności tutaj, dla pełnej klarowności sytuacji powinno to być w formie pisemnej zmienione, chociażby z tego względu, że to potem trzeba będzie wysłać komisarzowi. I tak jak tutaj pan przewodniczący wskazał, on jest świadomy tego, że on pisze coś, co będzie nie odpowiadało temu stanowi faktycznemu. Z tym, że jeżeli pójdzie w ślad za tym informacja od razu, że państwo wiecie, czemu tak jest, no to tutaj nie komisja będzie można zrzucić, ale oczywiście komisarz może uznać, że nie mają tutaj tych przeliczników, stwierdzi z ostrożności, że ta uchwała podlega uchyleniu i sam wyda odpowiednią, gdyż po prostu wytyczne nie będą spełnione, tak? Dlatego uważam, że nie ma co jakby na siłę tutaj kontynuować i przymuszać tego, bo ważne są tylko konsekwencje, tak? Wiemy, że możemy zrobić niezgodnie z prawem i tyle, ale jeżeli taka jest decyzja, to nie ma co poświęcić więcej czasu. Nie, no też tak sądzę, panie mecenasie. Pan sekretarz, proszę się. Szanowni Państwo, wójt zapewnia obsługę techniczną rady i to nie ma problemu, żeby wydrukować jednolity tekst projektu uchwały z poprawką radnego Pomykały i dostarczyć radnym w kilka minut. Jesteśmy gotowi. Ja Państwu jestem gotowa do tak? Rozumiem. W ciągu kilku minut, żeby nikt mnie nie zaciążył. Ja rozumiem Pani wójt i też rozumiem to, że to i tak trzeba będzie zrobić. Ja to powiedziałem, tak? Bo to ja muszę, tylko po prostu ja chciałem szanować jakby decyzję, czas radnych, bo to się już tak przedłuża, drodzy Państwo, że po prostu kolejna przerwa i kolejny czas i ciągniemy to, więc nie wiem, ja, panie radny, ja zapytam pana, czy to mam w formie wniosku zapytać tak. Radnych, tak? Tak. Dobrze, Państwo radni, to jest zapytanie, wniosek kolegi radnego, czy Państwo chcecie, ażeby ten... Czy wystarczy, że Państwu odczytam później przed głosowaniem treść uchwały, czy chcecie mieć to po prostu w formie pisemnej? No bardzo... Sformułować wniosek, żeby to było pytanie i odpowiedź tak lub nie. A tam, nie, no to nie czyli... alternatywnie, tylko konkretnie. Dobrze, dobrze. No, ja mam sprecyzować, panie radny, a pan mnie najwyżej sprostuje. Wniosek o przygotowanie projektu uchwały z naniesionymi zmianami po wniosku radnego na piśmie. Na piśmie, oczywiście, tak. Bardzo proszę, to jest za wnioskiem kolegi radnego Darka Filipia. 6 radnych. Kto z Państwa jest przeciw? 7 radnych. I kto się wstrzymał? Nie ma. Nie ma. Więc proszę Państwa, demokratycznie nie przygotujemy tego, więc wniosek został oddalony i wracamy do dyskusji. Pani wójt, proszę uprzejmie. Bardzo proszę zanotować to w protokole, że odpowiadając za obsługę Rady, byłam gotowa do tego, aby to przygotować. Ponawiam, to Państwo zadecydowaliście, że tego nie chcecie, to jest. Tak, to już było tak, powiedziane wcześniej. Żeby to zostało odnotowane. Dziękuję uprzejmie. Czy Państwa jeszcze jakieś pytania są w dyskusji w tym temacie? Proszę uprzejmie. Pani wójt, proszę. Jeszcze co do demokracji, chciałabym zauważyć panie przewodniczący, że dzisiejszą sesję rozpoczęliście państwo od przerwy technicznej z wielominutowym opóźnieniem. Mieliście państwo tydzień na to, żeby rozpoznać pewne sprawy. Później znów ogłaszaliście przerwę. Myślę, że te 5 minut przerwy słaby wyraz demokracji. Ale to takie, taka obserwacja. Na to, żeby to wydrukować i wszystkich państwa zaspokoić. Ale to państwa demokratyczna decyzja. Oczywiście, to ja jestem jedynym. I szanowanie tych, którzy dzisiaj tu siedzieli i rozpoczynali obrady od przerwy technicznej. Szkoda, że pan nie posłuchał tych osób, jak to komentowały. Demokracja. Proszę sobie to zostawić dla siebie. Tak?
Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, czy ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? Nie widzę, proszę Państwa, więc zamykam dyskusję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Moment, ja mam przeczytać, to mam, nad czym mamy głosować. Dobrze, no to zaraz przeczytam. A pan mówi, że do głosowania mam przystępować. Dobrze, ale zaraz powiem nad czym. Panie radny, proszę się nie denerwować. Wiąże emocje. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Nad projektem uchwały Rady Gminy z dnia już dzisiejszego. Państwo mają to jako druk numer 7. Cała podstawa prawna i z zmianą treści uchwały naniesioną przez radnego Pomykałę, a więc tak, zmienia się w załączniku do uchwały w punkcie pierwszym wykreśla się sołectwo w załączniku do uchwały, poprzez numer 1 obejmuje część sołectwa Widuchowa Lubiczyn, Widuchowa Stacja, Widuchowa Ulica Podgórna na skarpie Grunwaldzka od numeru 1 do 18 Spokojna 3 maja, czyli wykreśla się sołectwo Wolkowice. Proszę Państwa, okręg wyborczy numer 9, część sołectwa Lubicz, Lubicz od numeru 54 do końca i dopisuje się sołectwo Wolkowice, natomiast wykreśla się sołectwo Czarnówko i okręg wyborczy numer 11 otrzymuje brzmienie sołectwo Marwice, sołectwo Pacholęta, sołectwo Czarnówko. To są zmiany, proszę Państwa, do uchwały. I bardzo proszę o imienne głosowanie. Już biorę listę i będę Państwa czytał i Pani Ewa będzie notowała. Pan Marek Borut. Przeciw. Pan Zbigniew Dwojak. Przeciw. Pan Dariusz Filipia. Przeciw. Pani Gęsiak Marzena. Za. Pani Jadwiga Hasiuk. Jestem za. Pani Jankowska Małgorzata. Jestem za. Pan Kosmowski Bogdan, czyli ja jestem za. Pan Kulka Janusz. Jestem przeciw. Pan Łubicki Marcin. Jestem przeciw. Pani Malik Agnieszka. Jestem za. Pan Merski Zdzisław opuścił, usprawiedliwiony. Pani Naza Katarzyna. Jestem za. Pan Pomykała Sebastian. Za. I pani Guzik Magdalena. Wstrzymuję się. Proszę Państwa, po głosowaniu imiennym, Pani Ewo, jak to mamy? Ja sobie też mogę przeliczyć. Za mamy raz. Siedmioma głosami za. Nie. Siedem głosów za mam. Siedem głosów za. Przeciw. Pięć głosów przeciw, jeden wstrzymujący. Proszę Państwa, przyjęliśmy uchwałę. Proszę Państwa, przechodzimy.